Witamy bardzo serdecznie, jesteśmy już na Bike Adventure. Mamy sobotę, godzinę 10:43, będziemy startować 4 dni. Dzisiaj zapowiada się fajny start, ponieważ pogoda dopisuje. Mamy 650 metrów w górę do przejechania i 26 km, jutro jest oczywiście więcej. No i tak z każdym dniem coraz ciężej, 4 dni ścigania, jesteśmy tu przez tydzień, ponieważ mamy zgrupowanie. Ten filmik będzie tylko z Bike Adventure'a z 4 dni, a będzie kolejny także z Ultra Bike Maratonu, który jest za tydzień równo. Mamy dzisiaj sobotę, 25. No za tydzień w sobotę startujemy na Ultra Bike Maratonie. Dodatkowe punkty, także mamy nadzieję, że coś tam ugramy. Oczywiście będziemy walczyć o podium, jak zawsze. A teraz śmigamy się przebierać i na trasę. Tak, będziemy się przebierać. Pierwszej etapówki. Tak, pierwszy etap, no i co? Rowery przygotowane, my w pełni też. No i do zobaczenia w sumie. Do zobaczenia po starcie. Po starcie, no z relacji postartowej. Będzie super. Już dawno po starcie, idziemy właśnie na dekorację. Zaraz przedstawimy Państwu wyniki. Więc do zobaczenia dekoracji. Dzisiejsze zmagania kończymy na pierwszym miejscu Open w kategorii, drugim miejscu Open w kategorii oraz... dziewiątym miejscu Open, drugim w kategorii. Oraz szóstym miejscu w kategorii oraz 19 Open. Witamy Was w niedzielę, mamy godzinę 9:40, zaraz wyjeżdżamy do Szklarskiej Poręby, ponieważ aktualnie jesteśmy w Jakuszycach, w kwaterze, w której spaliśmy na zawodach w Bedrichowie. Tak było, nie zmyślam. Start mamy o 11:30, dzisiaj... Dzisiaj około 30 km i 750 metrów przewyższenia, także trochę trudniejszy start od wczorajszego, jednakże czujemy się dobrze. I myślimy sobie, że damy radę. Witamy w naszym turu po naszym pokoju. Zapraszam. Zacznijmy może od pokoju głównego. Jest on właśnie w tym miejscu. Jak widać, trochę mamy sypu, więc tutaj jest półka Piotra. Rzeczy, przez które możemy żyć. To jest moja półeczka. Najlepszą zaletą jest to, że jest jasno w pokoju. Mamy tutaj piękny telewizor, z którego nie korzystamy, ponieważ jego jakość jest tak słaba, że na Nokii 3310 jest lepsza. Pierwsze, co nam się rzuciło w oczy, to jest to, że tych gównianych okien się nie da otworzyć. Tego nie da się otworzyć, tego tym bardziej, a to za pierwszym razem nam spadło. Zacznijmy. Jeszcze proszę spojrzeć tutaj. Tu nam jak widać jedna kafelka już spadła. A te trzy się ruszają. Reszta się rusza. Tu jest spoko, tu się otwiera, chociaż piszczy. Dobra. Pomijmy już temat tego, że ta łyżka jest wygodna, ale niestety, dla mnie niestety, bo fajne są te poduszki zbieżowe. No ale Piotrek ma uczulenie, także jest zmuszony do spania. Szafy to my, ja pierdzielę, tego nie będziemy otwierać, bo... Dobra, bo to są takie skomplikowane mechanizmy, proszę bardzo. Dobra, mniejsza o to. Nie? Teraz wam pokażę, jak to działa. Robicie tak. Trzyma się. I teraz też tak. Nie trzymać. Nie trzymać. Trzeba zrobić tak. Zasunąć zapaskę, której się nie da zasunąć. O, da się, dobra. Nie działa. Dobra. Działa. Proszę was, dobra. To się rusza. Lustro mamy. Zapraszam was do naszych włości. Teraz. Ciekawa jest taka sytuacja. Jak wiecie, jest prysznic sobie. To oczywiście spierdziela. Nie da się kąpać. Wszystko leci na podłogę. Tutaj jakiś geniusz inżynierii kiblów. Jaki sposób? Nie wiem, chłop był chyba nabrzdygolony konkretnie, no bo według mnie tutaj powinna być ścianka, żeby ta woda mogła sobie spływać do brodzika dalej, a ona... Po co? Po co? Przecież można zrobić z górki, żeby woda jeszcze... Jeszcze tutaj wystarczyło rynienkę zrobić, żeby ta woda se mogła tak po pokoju tutaj jeszcze rower zrobić i tam przez okno. Przecież to jest logiczne. Woda dopiero leci, jak się obkręci tak chyba z 60 razy.
O, widać? Działa. Zimna oczywiście leci od razu. Nie da się wyregulować wody. To nie działa. Tutaj, to też jest ciekawe. To powinno spełniać funkcję. Sami widzicie. Toilet paper jest na miejscu. Toaleta jest najlepsza chyba. Git. Czysto. To jest zaleta tego pokoju. Jakieś ciśnienie tam. Ciśnienie jest takie jak u człowieka, u faceta z rana. Także to był nasz pokój. Co to dużo mówić, no. Brak zalety, dużo wad i tyle. No, no zalety są, one takie małe. Oczywiście jesteśmy tu tylko tydzień. Znaczy spoko, mamy gdzie się wyspać. Ale i tak jest fajnie. Jest spoko, nie na rzeczy. Nie ma dramy, ale wierzcie, to jak coś na żarty wszystko. No, wszystko jest satyrą. Może pokażemy wam pokój dziewczyny, jak wygląda, chociaż tam jest teraz syf. Tam jest dużo. Dziewczyny by sobie nie życzyły, żebyśmy tam teraz weszli. Więc tak to wygląda i widzimy się w na następnych klipach. Dobra, może nie znacie chłopaków, ale to jest Michał. To jest Michał. Tam jest Szymon. I tam jest Bartek. Tak, wiem, że to fokus nie tak, ale dobra, trudno. No, widzieliście. Dobra. Jesteśmy teraz w pokoju chłopaków. Jak widać, no nie ma porównania do naszego. Ale tu będzie jeszcze malarz w kosek i taki chłopak. Ananas. Jesteśmy... chyba nie tylko w naszym, jak ten geniusz budował kibel, ponieważ no kurde. To ja pierdzielę, nie? Ja bym tutaj tak z linijką przy... Leje się woda. No nie. Weź i zademonstruj. Kurde. Mamy, dobra, tutaj ogólnie są, to jest chyba jakiś hotel zagadek, bo to są takie easter eggi, nie? Dobra, zacznijmy od tej sapy. To tak jest specjalnie, czy nie, nie ogarniam. Jak widać, no kurde, taśma kalejąca. Jak nic. Koń taśma... będzie się szara nie puści. Szara nie puszcza, właśnie, tego się w ogóle nie da otworzyć, bo tutaj, no dobra, nieważne. Zaorganizowanie. Co? Co? Ja pierdzielę, o co w tym chodzi? Nie ogarniam. No tutaj chłop się może zmieścić. Nie? Ale no... No, wchodzisz i zamieszasz. Dobra, im dłużej jesteśmy w tym pokoju, tym więcej rzeczy znajdujemy. Teraz Piotrek znalazł. Tutaj... Dobra, uwaga, update. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, tutaj Piotrek, proszę zademonstrować. O co chodzi? Najlepsze jest to, tutaj jest łóżko malarza. Dobra, tutaj jest, ogólnie deski nie są połamane, deski są. Deski są, a tutaj jest dziura. Nie wiadomo dlaczego. Piotrek mi naprawia. Co ci powiem? Powinni mi darmowy nocleg za to zapłacić. Działa. Wszystko stabilne. Mówcie mi. Nie mogę mnie zapytać. Mówcie. Tak więc, my już jesteśmy dawno po starcie, dawno umyci, dawno ogarnięci i rozpakowani. 21.20 teraz jest. Rozpakowani w naszym lokalu, przed którym będziemy tydzień. Niecały już. Dzisiejsze wyniki to... Bez zmian dziewczyny pierwsza i druga, Magda i Patrycja w tej kolejności. Ja czwarty w kategorii oraz 14 open. Ja drugi w kategorii i 9 open, co daje mi taki sam wynik jak wczoraj tak naprawdę. No, w klasyfikacji generalnej Konrad jest drugi, ja jestem czwarty z kilkuminutową stratą. To w sumie tyle z wyników. Zbieramy siły i myślimy, że jutro będzie lepiej, bo jutro już karkonosze, to już nie będą tej zery. Słynne z tych kamieni małych, tylko to już będą szutry, podjazdy szutrowe, szybkie i dosyć długie i łagodniejsze. Miejmy nadzieję, że pójdzie nam lepiej. Jesteśmy przygotowani na takie rzeczy, także... Do zobaczenia za kilka sekund w relacji jutrzejszej.
No, pewnie tak będzie. Mamy 10:00, wstaliśmy około godziny 7:00, 8:00. Poszliśmy na śniadanie, ja zjadłem jajecznicę sobie, troszkę pomidorka i bułeczkę. Dzisiaj mamy start o 13:30. Przed nami etap 28 km i 770 przewyższym. Na mapce nie wygląda to aż tak ciekawie. Dusza pęka. Kąpielowy kostium wóz i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny, tak dusza gra. Wyruszamy na trasę numer 3. Pomyliłem pokoje. To jest nasz. Witam. Dzisiejsze zmagania zakończyliśmy tamta pani z tyłu na trzecim miejscu open oraz drugim w kategorii. Ta pani odwrócona plecami pierwsza. Ten pan tutaj na drugim miejscu w kategorii oraz 8 open. A ja na 5 w kategorii oraz 15 open. Na pierwszym. Za moje pieniądze to było. Za moje też. Już dawno po starcie, ponieważ nic nie nagrywaliśmy rano. Idziemy aktualnie na dekorację za dzisiejszy etap oraz za klasyfikację generalną. Miejsca dowiecie się z podium. W porządku, zatem czekamy na drogach. Teraz... O, jest. Przechodzi do historii. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej dziewczyny ukończyły na pierwszym i drugim w open oraz w kategorii Magda i Patrycja w tej kolejności. Konrad ukończył na pierwszym miejscu w kategorii oraz 8 miejscu open. A ja na 4 miejscu w kategorii oraz nie wiem, którym open. O. Dodam tylko, że na ostatnim etapie drugiemu zawodnikowi włożyłem dodatkowe 4 minuty. Mimo tego, że byłem drugi i miałem stratę minutową. No i to mi daje pierwsze miejsce. Juhu. Z czego jestem bardzo zadowolony. Super duper. No. A teraz idziemy do naszego lokalu. I później coś zjeść. Dokładnie. I świętować. No i to by był koniec naszej przygody z Bike Adventure. 4 dni ścigania, teraz już jest 5 dzień, jesteśmy wypoczęci, można tak powiedzieć. No, pakujemy się na szaranice i tak dalej. I idziemy na wycieczki, więc to będzie koniec tego vloga, ale początek kolejnego, ponieważ doszliśmy do wniosku, że będą 2 vlogi z tej przygody tygodniowej w Szklarskiej Porębie. 4 dni i następne 4 dni. Więc do zobaczenia w drugiej części tego materiału. I dzięki za oglądanie. Cześć. Ciao. Lag ta pom bom bom la je trl 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 trl